Czajt, wiesz, i ty nie zawsze wiecznym studentem będziesz, nie? No. W ostatni weekend sierpnia odbyły się Dni Jedliny Zdroju 2023. W tym roku obchody połączone zostały z jubileuszem 300-lecia istnienia jednińskiego uzdrowiska, a na odwiedzających czekała moc atrakcji. Tegoroczne Dni Jedliny są szczególnie dla nas zobowiązujące, ponieważ rozpoczęliśmy równocześnie inaugurację obchodów 300-lecia uzdrowiska Jedlina Zdrój. To 300-lecie to jest szczególne zobowiązanie co do przeszłości, do tych fundamentów naszego uzdrowiska, ale wyzwanie co do przyszłości. I dlatego tegoroczne Dni Jedliny mają bardzo bogaty repertuar, w zasadzie oprócz teatrów ulicznych z Ukrainy. Także mamy bardzo dużo zespołów, szczególnie z Krakowa i zarówno ze sfery muzyki, jak i teatru. W zasadzie we wszystkich obszarach naszego miasta dzisiaj i jutro są występy, nie tylko na Placu Zdrojowym, ale w Parku Zdrojowym, w kościele przy ulicy Jana Pawła II są wystawy w Czarodziejskiej Chacie. Także rzeczywiście widzimy to także po turystach, że Jedlina jest w ten weekend taką stolicą kultury aglomeracji wałbrzyskiej. Mamy jak zwykle dla Was przygotowane coś, co jest niepowtarzalne, czyli teatry uliczne, które zapraszamy z całej Polski, ale także z zagranicy. Jak zwykle gościmy teatr z Lwowa, teatr Voila i teatr w Askarsienie. I to jest jakby takim największym wydarzeniem, ale gdybyśmy przyjęli, że pomniejszym wydarzeniem jest wystawa Picassa czy też Chagalla, połączona z koncertami muzyki poważnej bądź z koncertem saksofonowym, no to są one mniejsze. Natomiast my traktujemy je równorzędnie. I co nowego w naszym podejściu do Dni Jedliny? Zaprosiliśmy grupę z Meksyku, która będzie dla nas występowała z folklorem meksykańskim. Zaprosiliśmy naszą lokalną kapelę, która u nas ćwiczy i trenuje. Jest to zespół, który gra muzykę irlandzką, Celtica. Zaprosiliśmy naszych lokalnych malarzy, którzy współistnieją razem z Picassem i z Chagallem. Zaprosiliśmy naszych lokalnych muzyków, czyli saksofonistę Krzysztofa Karwowskiego, państwa Kurt, panią Anię Osowską-Kurt i pana Wojciecha Kurda, którzy wykonali wspaniały koncert skrzypcowo-wiolonczelinowy i to w połączeniu z tym malarstwem było niesamowitym przeżyciem. Za nami państwo widzicie i słyszycie pewnie Watahę Drums, która wygrywa nam niesamowite rzeczy na bębnach. Widowisko głosowe, wizualne, to wszystko jest taką nowością, tego jeszcze tutaj nie było. Staramy się wszelkie siły i moce użyć, żeby pogoda nam także sprzyjała, żeby sprzyjała artystom, bo to są oczywiście widowiska w większości plenerowe i dlatego pogoda jest bezcenna. Pokazujemy kilka scen w Jedlinie Zdroju. Scena po raz pierwszy użyta na tarasach, przepiękny widok, przepiękny występ Meksykanów z płonącymi pochodniami dookoła. To jest niesamowite wydarzenie dzisiaj w nocy. A na zakończenie naszego festiwalu Teatr Ognia będzie też tym ogniem się posługiwał. Te rzeczy, które robimy, działy się jeszcze w innych miejscach, czyli Czarodziejska Chata w Parku Linowym, czyli kościół, w którym w tej chwili zarządzamy, jest to kościół poewangelicki, czyli scena przed tak zwaną biblioteką na wolnym powietrzu, gdzie będzie grała Celtica. No i nasze rondo. Nasze rondo zyskało nową nazwę 300-lecia uzdrowiskowości Jedliny i tam stoi przepiękny postument upamiętniający to. I tam też odbyła się inauguracja Dni Jedliny. Poza tym wszystkim mieliśmy też spektakl dla dzieci. Czego nie wiecie o Królach, to był pierwszy spektakl, który przedstawił Teatr Trójkąt z Krakowa. Ale oprócz tego dookoła nas stragany z różnymi pamiątkami, dookoła nas przeróżne dmuchańce, żeby te najmniejsze dzieciaki też w międzyczasie mogły się pobawić, poskakać. Mamy park linowy, tam w tej chwili uruchomiliśmy restaurację Czarodziejska Chata. Najlepsza kawa w Jedlinie i w okolicy, bo mamy super ekspres, super kawę. I tam są liny, tyrolki, sanki letnie, budujemy sanki całoroczne, także zawsze u nas tam się można pobawić.
To jest właśnie jedlina. Liczymy na to, że w ramach obchodów 300-lecia za chwilę powołam komitet obchodów. Na pewno jeszcze bardziej interesujący program przygotujemy od 1 stycznia 2024 roku.